Każdy człowiek na świecie ma swoich fanów i swoich hejterów. Każdy człowiek na świecie tak ma. I w ogóle z tym się trzeba pogodzić. Jednym ludziom będziesz odpowiadał, innym nie będziesz odpowiadał. Jedni będą chcieli z tobą przebywać, inni będą cię nienawidzić. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy człowiek chce, żeby go akceptowano. Jacyś ludzie cię akceptują. Coś jest chyba z dźwiękiem, nie tak? Jacyś ludzie. Tak było od zawsze. Jacyś ludzie cię zaakceptują. Inni cię odrzucą. Jezusa pewnie ludzie zaakceptowali, inni go odrzucili. Zaakceptowali go jego fani, jego hejterzy go odrzucili. Nie chcieli go. Rozumiecie? Co było dla mnie ważne? Bo ja w ogóle uważam, że Jezus to jest zdrowa psychicznie istota. To był zdrowy człowiek. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że obecnie dzisiaj w Polsce jest 10% ludzi chorych psychicznie. Zdiagnozowanych. Nie wiemy, ilu jest niezdiagnozowanych, nie wiemy, ilu jest zaburzonych, ale muszę wam powiedzieć, że to idzie taka tendencja 1,5% rocznie. Tak tutaj policzyłem skromnie, za 80 lat ten kraj zgłupieje do końca. Totalnie. A może Pan Jezus wróci wtedy generalnie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jak Pan Jezus wróci, to będzie jeden wielki szpital psychiatryczny na ziemi. No bo to do tego idzie. To naprawdę do tego idzie, nie? Ale Jezusa nie interesowało to, kto jest jego fanem, a kto jest hejterem. Może inaczej, jego nie interesowali ci hejterzy. On się w ogóle nie spinał, żeby być zaakceptowanym przez wszystkich ludzi. Paweł, on w ogóle idzie dalej i mówi, to biada mi, gdym ja się ludziom podobał. Co to znaczy? W ogóle to nie chodzi, że on się wyizolował od tych ludzi. Nie, Paweł się nie izolował od ludzi. Paweł w ogóle rozumiał, że są hejterzy w życiu każdego człowieka i tego się nie zmieni. Próby zmiany tego to jest jak się kopać z koniem. Rozumiesz? Nie możesz tego zmienić w ogóle. Ale żeby w tym wszystkim nie zwariować, rozumiesz? Ty musisz absolutnie i kompletnie być pewnym siebie człowiekiem. Uświęcenie idzie w kierunku pewności siebie. Kompletnej pewności siebie. Każda niepewność w twoim życiu pochodzi od szatana. Rozumiesz? Od szatana. Pewność pochodzi od Boga. I jesteś pewny, że coś jest złe albo coś jest dobre, coś jest żywe albo martwe, że ktoś jest ze mną albo przeciwko mnie. Jesteś tego pewny. Jestem pewny, co lubię, co chcę, czego pragnę. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem tego pewny. W tą stronę musisz iść. Musisz być tego pewny. On był pewny. On mówi, ja idę na krzyż. Zabiją w Jerozolimie Syna Człowieczego, a potem wstanie z martwych. I nawet do swoich najbliższych mówił, i wśród was też będą hejterzy. Piotr mówi, ja nie będę, ja jestem twoim fanem. Jezus do niego mówi, człowieku, jeszcze dzisiaj mnie wyrzucisz z Facebooka. Dzisiaj jeszcze. Rozumiesz? W ogóle, wyrzucisz mnie, zablokujesz i oskarżysz. Cała dyrekcja Facebooka, kurczę, będzie przeciwko mnie. I go wyrzucił. Rozumiesz? Jezus to rozumiał, ale co jest ciekawe, on potem tego Piotra przytulał i mówi, okej, Piotr, już jesteśmy znowu znajomymi. Już jest dobrze, już nie będziemy sobie wyciągać brudów. Rozumiesz, o co chodzi? On taki był i on taki jest. Pogódź się z tym,
że pewnie ludzie w twoim życiu nigdy nie będą twoimi fanami. Rozstań się z nimi dzisiaj. Przestań się tym obciążać. Rozwiąż takie więzy. Powiedz dzisiaj do Boga: Boże, ja chcę, żeby moje życie otaczali moi fani. Nawet żebym ich miał, kurczę, dwóch czy trzech, to ja chcę być w dobrym towarzystwie. Rozumiesz, że nie musisz być w złym towarzystwie. Rozumiesz, że nie jesteś skazany na twoich hejterów. Rozumiesz, że nie musisz się z tym wszystkim liczyć, że możesz mieć na to wywalone. Możesz, bo On miał, a On dał ci moc, abyś robił to, co On, i większe rzeczy niż On czynił. Jezus, wywyższamy Ciebie. Jezus, czcimy Ciebie, który poszedłeś na krzyż, abyśmy mogli żyć. Jezus, podnieś do Niego głos. Do Twojego Boga, do Twojego Króla. Aleluja! Szokoto jorolora padre leliaro. Wayne! Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Niebo rzuca Cię, wraca Jezus Pan. Płynie! No! Bądźcie szybsi! Aleluja! Jak rakieta, jestem wiele wart. Mówię mocno z nieba, robię to, co ja. Z ziemi tej nie jestem już, niebo dobre my. Niebo! Jezus Chrystus, Panem Bóg, a ja razem z Nim. Halleluja! Czcimy Ciebie, Jezus! Choriela labre! Wywyższamy Cię! Krzyczę większy kontrast, tylko czerni biel. Życie na półśrodkach nie obchodzi mnie. Wraca Jezus Pan! Płynie święta krew! Wraca Jezus Pan! Aliegre rolorzą! Wielki zjudy lew! Wraca Jezus Pan! Wraca, wraca! Żyję jak rakieta! Jestem wiele wart! Niebo rzuca Cię, wraca Jezus Pan.
krew. Praca Jezus Pan. Wielki z Judy lew. Praca Jezus Pan. Krzycie większy kontrast, tylko czer i pie. Życie na półśrodkach nie obchodzi. Wierzysz to? Niebo rzuca cię. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew. Wielki z Judy lew. Wraca Jezus Pan. Halleluja. Do swoich ludzi. Ogłaszaj to nad twoim życiem, że jesteś Bożym człowiekiem. Życie będzie zupełnie inne. Zjednoczony, pojednany, tak samo widzący, tak samo słyszący. Bój toczymy pod niebem dziś. Ze zwierzchnością i księciem chwa. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa. Bój toczymy dziś. Bój toczymy pod niebem dziś. Ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Każdego dnia!
bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła, kolan nie ugniemy. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, jej! A dokonawszy tego postoimy i razem bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierznością i księciem zła. Halleluja! My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie prawda, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Zwyciężamy z Jezusem! Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, nie! Kolan nie prawda daje nam, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami, pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, hey! A dokonawszy tego postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem toczymy pod niebem, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, nie! Kolan nie ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa. Daję na tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy. Toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa. Kolan nie ugniemy przed księciem zła, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami
pokonawszy tego, postoimy się. Mój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły trop, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Chcę się o was modlić. Jak pragniesz, tak tu chodź! Ura la basa ta la ba 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 sa la ma 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 ka la ra ba sha la la. Ura la ka la ba shi la ba 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 sa ra la ba ha la. Ura la ba 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 she te me ke la la ba sa ra la ba. Ura la ba 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 she te me ke le be 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 be. Ura la ka la ra ba 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 sa ya la. Kościele, kobiety, stawiajcie się, módlcie się na językach. Ura la ba 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 she te me ke le be be be. Ora la ka ba 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 shi ya ba 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 sa ta la. Ora la ma shi ya ba ba sa ra la. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus nad każdym mężczyzną w tym kościele, nad każdym mężczyzną. Ja przeklinam wszelkie niemoce, ja przeklinam wszelkie niemoce, wszelką słabość, ja to przeklinam przez moc imienia Jezus. Ora la sha ba ta ba 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 sa. Ora la sha la ba 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 sa. Ojcze, ja wzbudzam pasję, ja wzbudzam pasję, ja wzbudzam determinację, pasję, 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 pasję. Ja przeklinam niejakość, wszelka niejakość, wszelka niejakość. Won, won od Bożych ludzi, won od Bożych ludzi, won od Bożych ludzi. Niejakość, won, 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 won. Ora la basita basara. Ja przeklinam wszelkie duchy zniewieściałe. Won! 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 Won duchy zniewieściałe! Won! Od mężczyzn w kościele! Ora la kata la basa! Ora la basi! Ja wzbudzam teraz namaszczenie króla, kapłana i proroka! Ja to wzbudzam nad każdym z was! Bierz przez wiarę! Bierz! Bierz! Przeklinie jakie życie! Wyrzeknij marazm! Wyrzeknij się marazmu! Wyrzeknij się! Wyrzeknij się służenia i pracy dla dziurawego worka! Przeklij to! Przeklij jakość! Przeklij to! Ora la szala baba basete wekereheja! Ora la basija baba basaralaja! Powiedz! Zajmę swoje miejsce! Zajmę swoje miejsce! Dzisiaj! Dzisiaj! Zajmiesz! Przeklinam wszelkie wycofanie, wszelkie wycofanie, wszelkie wycofanie. Ora la basia. Przyjaciele, jak zaczęliśmy to śpiewać, zobaczyłem masę mężczyzn potykających się o swoje nogi, potykających się, tak idących. Nie mam na to zgody. Nie mam na to zgody. Masz dwie silne nogi. Masz dwie silne nogi. Wierzysz to? Wierzysz to? Wierzysz to? Ura la basi ta la basere kera. Ura la basi ja baba sere meja. Ura la basi ta baba sara la sara. Nie bój się. 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 Ura la basi ta la basere meja. Ura la basi ja basere meja. Ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych. Ten sam. Ten sam. Ten sam! Ten sam! Ten sam! Ora la basi da la basere meja. Ora la basi ja basara. To nie zależy od czynników zewnętrznych. Od ciebie! Od ciebie! Zajmij swoje miejsce! Mój jest ten kawałek podłogi! Moje życie! Ora la kala baba basera. Amen. Hallelujah.
daje nam tę moc. Pod naszymi stopami, pod naszymi stopami jest już zmiażdżony. A dokonawszy tego, postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. Nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony. A dokonawszy tego, postoimy się. Powołał nas, abyśmy zmieniali to, co kultura uznała za ostateczne. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy przeciwstawili się trendom, które wpływają na ludzi i mówią do ludzi, tak musisz żyć, tak powinieneś myśleć, tak powinieneś wierzyć. Takim jesteśmy ruchem. To może spowodować, że wielu ludzi nie będzie chciało mieć z Tobą nic wspólnego. Ale to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle to nie ma znaczenia. Rozumiesz? To w ogóle nie ma znaczenia. Jesteśmy ruchem, który uczy ludzi, że są niezależni od pośredników. Że nie ma pośrednika, że nie ma pośrednika między Bogiem a człowiekiem, a każdy człowiek jest tak silny, jak sam Bóg. Znajdź to teraz. Nie licz na nikogo. Alleluja. Znajdź to. Szakaterelere play. Podnieś głos! I szatan ten pasoży. Szukaj tego w duchu u siebie. Na twojej głowie mój diabelski tworzyć chcę. Ty wtedy otwórz oczy. Na przekór duchom nocy. Wykrzyknij bo, a potem zaszalej. Uwielbij go. Jezusa wyspalaj. Halleluja! Ucieknie za nim anioł, nad nim zwiększy się. Coraz więcej, coraz więcej w duszy mej. Duszy mej. Jezu, 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 Jezu. Halleluja! Uciekłem od przepaści. Tych ramion świętych się nie wyrwę nigdy już. Jeziora twoich oczu dokonam wieże skoku. Już widzę tron, rozpędzam się dalej. Jezus na dłoń skamuje na palec. Halleluja! Zgłaszam swoim życiem Ewangelii treść. Coraz więcej, coraz więcej w duszy mej. W duszy mej! Jezu, Jezu, halleluja! Prawdy tej, wyschły mnie. Coraz więcej, jest mój Jezus.
lata ten pastorzy. Czy ty w to wierzysz? Na twojej głowie płyn diabelski stworzyć chcę. I wtedy otwórz oczy na przekór duchom nocy. Wykrzyknij po, a potem zaszalej. Uwielbi go, Jezusa wychwalaj. Uczynkiem za nim anioł na ci zniesie. Coraz więcej, coraz więcej. Duszy mej, jest mój Jezus. Prawdy tej wyschył ze. Uciekłem od przepaści. Hej! Swych ramion świętych się nie wyrwę nigdy już. Jeziora twoich oczu dokonam wieże skoku. Już widzę to. Rozgłaszam twoim życiem Ewangelii treść. Coraz więcej duszy mej, duszy mej. Jest mój Jezus, jest mój Jezus. Prawdy tej wyschły łzy. Ten pastorzy, czy ty w to wierzysz? Na twojej głowie błyn diabelski stworzyć chcę. Czy myślisz inaczej? Ty wtedy otwórz oczy. Hej! Czy wywyższasz go? Na przekór duchom nocy. Czy poniżasz? Wykrzyknij go! A potem zaszalej. Mówię mi to. Jezusa wychwalaj, uczynię na nim anioł na gnicę. Coraz więcej, coraz więcej. Jest mój Jezus, prawdy tej, wyschłym ze. Duszy mej, jest mój Jezus, prawdy tej, wyschły łzy. Uciekłem od przepaści. Już widzę to. Rozpędzam się dalej. Jezusa głos.
wyschłym zdeju. I szatanowi coraz więcej, coraz więcej w duszy mej. Jest mój Jezus, prawdy Twy, wyschły łzy. Szatana bi coraz więcej, coraz więcej w duszy mej. Jest mój Jezus, prawdy Twy, wyschły łzy. Jest mój Jezus, prawdy Twej, wyschły łzy. Coraz więcej, coraz więcej duszy mej. Jest mój Jezus, prawdy Twej, wyschły łzy. Duszy mej, jest mój Jezus, prawdy Twej, wyschły łzy. Coraz więcej w duszy mej, jest mój Jezus, prawdy Twej, wyschły łzy. Jest mój Jezus, nie spinaj się, wyschły łzy. Coraz więcej w duszy mej, prawdy Twej, wyschły łzy. Ojcie spięci, jest mój Jezus, ojcie chodźcie, kto spięty do przodu, aleluja, do przodu, wszyscy spięci do przodu, coraz więcej, aleluja, do przodu spięci, tutaj bliżej, aleluja, szekere. A teraz ci nie spięci, zróbcie im masaż. Coraz więcej. Masaż im zróbcie. O. Jest mój Jezus, ja przeklinam. Te kurcze namaszczenia grabki. O! Swoboda. Prawdy Twej, wyschły łzy.
duszy mej jest mój Jezus, prawdy Twej wyschły łzy. Coraz więcej żyjtem w duszy mej żyjtem jest mój Jezus. To nie jest piosenka. Tu nie chodzi o nostalgię duszy. Bij szatana bij. Halleluja! To nie jest koncert. Coraz więcej. To nie koncert. Duszy mej jest mój Jezus. Rozróżnij to. Prawdy Twej wyschły łzy. Alleluja. Bisza ta na bisz. Alleluja. Shoma mama mama maka taraba. Swoboda. Jadara karalara dajata. Żeby nie doprowadzać w swoim życiu do rozdwojenia, należy zdecydować, że się jest posłusznym temu, co się słyszy. Kiedy grają disco polo, to tańcz. Kiedy grają pieśni żałobne, to płacz. Odpowiadaj na to, co Bóg uwalnia, a nie będziesz w swoim życiu doprowadzał do rozdwojenia. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że podejmuje reakcję, że Alleluja. Reaguje, że reaguje, Alleluja. Że reaguje. Powiedz: jestem tym, który reaguje, bo inaczej przychodzi letniość, przychodzi nijakość, przychodzi beznadzieja. Kiedy grają disco polo, to tańcz coraz więcej w duszy mej. Jest mój Jezus. Alleluja! Prawdy Twej wyschły łzy. Wyschły łzy. Misza ta na bij. Szera prajle lot. Coraz więcej Alleluja. Duszy mej jest mój Jezus. Prawdy Twej wyschły łzy. No to coraz więcej duszy mej jest mój Jezus, prawdy Twej wyschły łzy. Zrób coś, zrealizuj słowo Boga. Coraz więcej
duszy mej jest mój Jezus. Nie skrył się. I szatana bij. Alleluja! Coraz więcej w duszy mej jest mój Jezus. Prawdy twej. Znasz tą prawdę? Czy znasz prawdę? To prawda jest patem na diabła. Halleluja! Halleluja! Zrób coś. Zrealizuj Słowo Boże. Ja ci przykazanie teraz powiem, jakie jest. Przykazanie Boże. Pan złamał laskę bezbożnych. Berło tyranów. Więc zanucisz szyderczą pieśń nad królem Babilonu. Jaką pieśń? To jest słowo Pana. I to nie są wymysły. To nie są jedynie słowa. Halleluja. Złam dzisiaj to wszystko. Akarapada rala ramala haj. Kto ma nadwagę? Zapraszam wszystkich z nadwagą tutaj. Jesteś zakompleksiony z uwagi na nadwagę? Zapraszam. Wszyscy zakompleksieni z uwagi na nadwagę. Zapraszam. Na scenę. Na scenę. Pokażcie, jak tańczą ludzie z nadwagą. Zobaczcie, jak Kaśka tańczy. Halleluja. Akurololo. Tak się diabła przeklina. Królestwa chwały jest. Ho, 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 ho. Jezus. Ty czynisz cuda. Tak się uwielbia Boga! Zwycięski Bóg, swoją postawą! Jezus wyciężył śmierć! Nieważne, czy masz poczucie rytmu, czy jesteś taki, czy owaki! Królestwa chwały nie! Jezus zwyciężył świat. Teraz wolności idziemy. No hej! Królestwa chwały nie. Halleluja! Jezus, Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Zobaczcie, jaki to jest burza. Jezus, Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc. Anka, ty jesteś nielegalnie. Ty jesteś za chuda jest. Teraz w wolności idziemy. Królestwa chwały jest. Zwycięski Bóg objął panowanie. To twój ojciec jest. Naucz się tego. Teraz w wolności idziemy. Królestwa chwały jest. Jezus. Jeden głos. Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Wierzysz, że masz tą moc? Jezus, wykrzycz to! Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Halleluja! Jezus, Jezus, Ty czynisz cuda. Ty czynisz.
Jezus zwyciężył świat. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały nieś. Zwycięski Bóg objął panowanie. Jezus zwyciężył świat. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały nieś. Jezus, Ty czynisz cuda, ulaniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, Ty czynisz cuda, Jezus. Uwalniasz swoją moc. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Zwycięski król, zwycięski król objął panowanie. Zwyciężył świat. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały nieś. Zwycięski król objął panowanie. Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały nieś. Zwycięski król umaniasz swoją moc. Zwycięski, zwycięski król objął panowanie. Teraz w wolności idziemy. Uwalniasz swoją moc dla ludu
Jezus. Ty czynisz co? Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Szofary, Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Karabra i taberba sakera. Siabrata jabra sakata larada. Jakłata raba sakie. Skup się na duchu. Jezus, Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc do ludu swego. Zwycięski! Zwycięski król objął panowanie. Teraz w wolności idziemy. Królestwo chwały. Jezus, Jezus, Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją moc. Jezus, Ty czynisz cuda. Moczowy, nerek, każdy, kto ma jakąś dolegliwość z tym związaną, wyjść do przodu. Pęcherz, nerki, drogi moczowe, wszystkie osoby. Ewangeliści, pouzdrawiajcie ich. Niech oni nie wyjdą stąd z żadną chorobą. Proklamujcie nad nimi odnowę. Nakazujcie, żeby im się odnawiały te organy. Pousuwajcie z nich.
usuwajcie wszelkie infekcje. Poprzeklinajcie wszelkie wirusy, wszelkie bakterie. Oczyśćcie to. Wszystkie pęcherze, wszystkie nerki. Teraz! Przez Ciebie, Jezus! Halleluja! Stójcie za ludźmi. Pomagajcie, żeby nie upadali na ziemię. Łapcie ich. Dbajcie o to, uczcie się tego. Kompletna współpraca. Zwycięski lud objął panowanie. Jezus zwyciężył śmierć. Teraz wolności idziemy. Królestwa chwałę nieść. Zwycięski król objął panowanie. Jezus zwyciężył śmierć. Teraz przyjmujcie uzdrowienie. Idziemy. Tak jak przyjąłeś jakąkolwiek Jezus dobrą rzecz. Tak przyjmuj uzdrowienie. Powiedz, to jest moje. Uwalniasz swoją. Powiedz, mam zdrowe nerki. Zdrowy pęcherz. Zdrowe. Mam zdrowe. Przewody moczowe. Zdrowe. Alleluja. Ja zatrzymuję infekcję. Ja przeklinam te infekcje. Alleluja. Nie na zewnątrz, ducha, w nieskończoną inteligencję patrz, w nieskończony intelekt, w nieskończoną mądrość, nie stamtąd. Śniło mi się, że szedłem przez moje mieszkanie. Przechodziłem koło pokoju mojej matki. Naprzeciwko było lustro. Kiedy zerknąłem w to lustro, w tym lustrze było widać, co się dzieje w pokoju mojej mamy. To był pusty pokój. Ona tam mieszkała przed swoją śmiercią. I zobaczyłem tam, że na środku tego pokoju na krześle siedzi człowiek w szarej bluzie z kapturem ze spuszczoną głową. Wiedziałem, że to jest szatan, że to jest demon. Natychmiast się odwróciłem i wbiegłem do tego pokoju, chcąc go udusić. Wtedy się obudziłem. W moim ciele czułem lęk. A na ustach były przekleństwa ukierunkowane przeciwko temu demonowi. Kilka dni z tym chodziłem. Bóg do mnie powiedział, to mocarz, przez którego pośrednio umarła twoja matka.
wrócił tu. To duch bez twarzy. On powoduje, że ludzie są nijacy. Nijacy. Dopasowują się do społeczeństwa. Jak im zagrają, tak idą. Przyjmują kulturę za rzecz ostateczną. Żyją tym, co im się da. Żyją w małych kwadracikach, w których to, co ich otacza, pompuje swoje małe ilości życia. Toną w małych studzienkach. Próbują pływać, ale to nie jest pływanie, tylko utrzymywanie się, aby ich głowa była na powierzchni. Tak żyją. Rozumiesz? Wsłuchują się w religijne nauki. Rozumiesz? Szukają kogoś, kto im powie jakieś słowo od Boga, nada im kierunek. Tak żyją, tak żyła moja mama. Bardzo dobry człowiek Boży. Kiedy należycie długo, człowiek żyje pod wpływem tego zespołu demonicznego. Zaczyna się coraz bardziej zamykać do wewnątrz. Jego życie zaczyna być kompromisem. Mimo, że jego serce kocha Jezusa, a potem zaczyna niszczyć jego ciało, tak jak u mojej mamy. Poddała się temu i umarła. Rozumiecie? A wczoraj, kiedy wracałem do domu, stanąłem z walizką przed drzwiami i chciałem otworzyć mieszkanie. Mieszkanie było zamknięte. Zacząłem szukać kluczy, żeby otworzyć drzwi i wtedy córka nasza otworzyła drzwi od środka. Ona się zamknęła od środka. Ja nigdy nie widziałem, żeby ona się zamykała od środka. Ja do niej mówię, siedzisz tu zamknięte drzwi, masz? Co ty robisz? A ona mówi, słuchaj, mówi. Ja miałam taki sen. Sara jest otwarta proroczo. To jest taki człowiek. Miałam taki sen, że ktoś zapukał do drzwi, poszłam, otworzyłam, otwieram drzwi, a tam stoi Spider-Man. Ja mówię, dobra, idź stąd. Zaczęła go tam... Nie chciała go wpuścić do domu. Zamykała drzwi, a on otwierał, wpychał się do tego. Wreszcie ona przepchnęła, zamknęła te drzwi, zaczęła wyglądać przez okno, co on robi. A on zlazł na dół, nasz samochód stał przy klatce, a on go pętał taką taśmą czerwoną. Zawiązywał ten samochód. Ja się modliłem do Boga w nocy dzisiaj. I Bóg do mnie powiedział, to jest jeden z elementów tego zespołu demonicznego, który teraz wraca i będzie się upominał o różnych ludzi. O różnych wierzących ludzi w naszym kraju. Będzie się upominał. To byt, który nie pokazuje swojej twarzy. On wmawia ludziom, że muszą być jacyś. Ma maskę. Maskę. On zabija ludzi maską. Maską. Ta maska ich dusi. On związuje wszystko. Wiecie, że samochód jest między innymi symbolem służby Bogu. Między innymi. Rozumiesz? To jest między innymi ten symbol konkretnego działania, przemieszczania się i działania. I on to pętał, tą taśmą. On chciał, żeby to było spętane, tą taśmą. On chciał, żeby to było takim kolorze, jak jest on. Rozumiesz? Posłuchaj. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie ma dwóch takich samych odcisków palca, dwóch takich samych oczu. Nie ma. Jeżeli nie wydobędziesz siebie prawdziwego, będziesz gasł. Służba przestanie być dla ciebie czymś, co dawało ci wcześniej błysk. To ci dawało kiedyś błysk. Srałeś w opinię ludzką. Nie interesowałeś się opinią. Nie chciałeś zabłysnąć. Wiesz, co chciałeś? Chciałeś poszerzyć królestwo i postanowiłeś kłaść za to swoje życie.
ale w pewnym momencie zacząłeś się obracać w swoim maleńkim ogródku. Jestem jakiś, jestem srakiś, jakie jest moje powołanie, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, nasrać i potropić. Masz służyć całym sercem Bogu żywemu. Masz się poświęcić. Złożyć się w ofierze. Rozumiesz? Oddać siebie. Oddać. Oddać siebie, człowieku Boży. Powiedziałeś, abym wstał. Serwij matkę. Nie bądź nijaki. Mesjasz, Mesjasz. Nie interesuj się hejtem. Przywołaj swoich fanów! To z twoich rad! Wezwij ich w duchu! Płynie we mnie święta moc! Wezwij ich w duchu! Mesjasz, Mesjasz! Halleluja! To Bóg, co ludzkie ma ciało! Mesjasz! To cud, że tak to się stało! Mesjasz, Mesjasz! Halleluja! Twój duch mnie dzisiaj prowadzi! Będziesz autentyczny. Mesjasz. Powiedz do Bogu teraz. Na pewno nie zdradzi. Powiedz, będę autentyczny. Dzisiaj zaskupiam. Jak Jezus. I jestem światłem wielkich miast. Jak Jezus. Mesjasz, Mesjasz. On uratował nas. On uratował nas. Niosę życie tak jak On. Widzę w starej ziemi bliski zgon. Mesjasz, Mesjasz. Dążam na Jego tron. Ty jesteś dziś mój Pan. Jesteś Pan. Jest Twój rad. Płynie we mnie święta moc. Halleluja. Mesjasz, Mesjasz. To Bóg, co ludzkie ma ciało. A graj. Mesjasz. Estrena lo clotro da terra. Bueno. Mesjasz, Mesjasz. Mesjasz. Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Twój duch. Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Zobaczyłem jak we mgle. Zobaczyłem. Życie, które wreszcie nie jest snem. Halleluja. Mesjasz, Mesjasz. Nazywali tak Cię. Powiedziałeś, abym wstał. I odważnie owo życie brał. Mesjasz, Mesjasz, Tyś nadzieję mi dał. Tyś nadzieję mi dał. Ty jesteś Pan. To z Twoich ran. Płynie we mnie święta moc. Mesjasz, Mesjasz. To Bóg, co ludzkie ma ciało. Druga. Słyszysz się? Stoję dzisiaj w blasku gwiazd. On. I jestem światłem wielkich miast. To On. Mesjasz, Mesjasz. To Jego imienia wzywasz. On uratował nas. To Jego imienia wzywasz. Niosę życie tak jak On. I widzę w startej ziemi bliski zgon. Mesjasz, Mesjasz. Zdążam na Jego tron. Ty jesteś dziś mój Pan. Płynie we mnie święta moc. Mesjasz, Mesjasz, to Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz, to cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz, mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz. Mesjasz, Mesjasz, to Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz, to cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz, Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz,
modlimy się. To Bóg, co ludzkie ma ciało, Mesjasz. W imieniu Jego, Mesjasza Jezusa. To cud, że tak to się stało, Mesjasz, Mesjasz. Twój duch mnie dzisiaj prowadzi, Mesjasz. Na pewno nie zdradzi, Mesjasz, Mesjasz. Mesjasz,
Mesjasz, Mesjasz. Uwielbiamy Cię, Króle nasz. To Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz. Właścicielu nieba i ziemi. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Twój Duch mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz, Mesjasz. To Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Twój Duch mnie dzisiaj prowadzi. Santa Clara la Ramassa, tu lo robo solo.
Jezus, rządzisz w sercu mym, tylko Ty jedynie, Jezus. Rządzisz w sercu mym, tylko Ty jedynie, Jezus. Rządzisz w sercu mym, tylko Ty jedynie, Jezus. Wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Tylko Ty jedynie, Jezus. Rządzisz w sercu mym, tylko Ty jedynie, Jezus. Rządzisz w sercu mym, tylko Ty jedynie, Jezus. Rządzisz w sercu mym, ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, ja wołam Adonai.
ja wołam El Shaddai. Tylko Ty, tylko Ty jedynie Jezus rządzisz w sercu mym. 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 Ja wołam Adonai, ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam El Shaddai. Wzywamy Twojego imienia, potężny Boże. Adonai. Adonai. Ja wołam Adonai. Adonai. Mój Pan. Ja wołam El Shaddai. Mój Pan. Ja wołam Adonai. Twoja moc. Mój Pan. Ja wołam El Shaddai. Ona jest w nas. Mój Bóg. Twoja siła. Pracowitość jest w nas. Tylko Ty jedynie Jezus rządzisz w sercu mym. 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 Ja wołam Adonai, ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai.
jego wstąpieniem do nieba powiedział: ja tam pójdę i poślę wam mojego ducha. On na was wstąpi. I będziecie od tego dnia mieli moc, aby być męczennikami dla mojej sprawy. On powiedział, że dostaną moc, aby być męczennikami dla jego sprawy. On powiedział, że dostaną moc, aby się nie cofnąć, aby ciężko pracować na jego niwie, aby płonął w nich jego ogień, aby mieli oko tygrysa, aby byli ludźmi, którzy nie cofną się przed żadnym problemem, aby szerzyć jego królestwo. On powiedział: dam wam mojego ducha i dostaniecie moc, aby być męczennikami dla mojej sprawy. Nie będziecie mieli problemów, żeby opuścić komfort mentalny i komfort materialny. Przyjdzie wam to lekko. Będziecie z lekkością kładli życie. Żadna strata nie będzie dla was ciężarem. Nie będziecie narzekali na swój los. Nie będziecie dopatrywali się przez lata, kim jesteście. Dam wam mojego ducha i stąpi na was moc, abyście byli męczennikami dla mojej sprawy. On to im powiedział. On to im powiedział. On im nie powiedział, że będą obwieszeni medalami z jego darów. On nie powiedział im tego. On powiedział: dam wam moc, abyście mogli być męczennikami dla mojej sprawy. Oto kwintesencja łaski. Można tak swoje życie wyregulować, żeby to nie był żaden problem. Alleluja! Żaden problem. Módl się teraz o to, jeśli zależy ci na tym, żeby rozpalić na nowo ogień tego świętego ducha w tobie. Uklęknij i módl się i powiedz: Boże, ja dostałem to. Wylałeś na mnie swojego ducha, żebym był twoim męczennikiem, żebym nie cofnął się, żebym nie cofnął się. Powiedz: ja chcę jeszcze więcej korzystać z mocy tego ducha. Ojcze, ja chcę jeszcze bardziej błyszczeć twoim ogniem. Ja tego chcę. Ja chcę mieć jeszcze większą siłę, aby się nie cofać, aby podejmować wyzwania w służbie, aby poświęcać wszystko, co mam dookoła, z lekkością. Ojcze mój! Ojcze mój! Wołaj tak! Wołaj w głąb swojego ducha! Nie bądź w tym słaby! Powiedz, że chcesz! Podnieś głos do swojego ducha! Podnieś tam głos! Powiedz: wydobywam moc! To stamtąd to jest! To jest źródło bez miary! Tam jest lekkość! Lekkość! Ciągnij stamtąd, jak wodociąg. Niech to płynie. To daje lekkość. Lekkość. Problemy przestają być kosmate. Wszystko zaczyna być gładkie. Oto Święty Duch. On nie dał Świętego Ducha po to, żeby ludzie mieli wewnętrzny ład i porządek. Bo to się nabywa przez wiarę. Prostym aktem wiary. W niezasłużoną śmierć i zmartwychwstanie. A Święty Duch, On nadaje ci kształt męczennika. Rozumiesz? To jest cudowne. Ja wołam El Shaddai. Wtedy, kiedy kłopoty cisną,
Ty się śmiejesz z tego. Mówisz, no weź, szatanie. No weź. Gwiazdeczko. On zawsze chciał być gwiazdką. Rozumiesz? I Bóg z niego szydzi. Gwiazdeczko. Powiedz do szatana, gwiazdeczko. Nie boję się. Nie boję się śmierci. On się boi zgasnąć. Gwiazdka to. A ty jesteś wiecznie żywy. Rozumiesz? Rozumiesz, jak ty górujesz nad tym całym układem. Zobacz, to jest Święty Duch, on mówi weź. Ja bym ci mówił, to jest straszne. Zapłacisz nam straszną cenę. A ty mówisz, weź, proszę cię, gwiazdko. Ty gwiazdeczko. Ty. Naprawdę. To nie jest rogata postać, słuchajcie. Naprawdę. On jest ładny, naprawdę. To Jezus był brzydki. Trzeba Biblię czytać dobrze. To Jezus był brzydki, a szatan ładny. Aleluja, szapa, tarala. On taki jest. On jest ładny. I bardzo śmieszny. Ma powrastane różne instrumenty. Rozumiesz? Tak mówi Pismo Święte. Wyobrażasz go sobie teraz? Wyobraź sobie, że ma puzon w dupie. No tak. Widzisz? Lepiej wygląda z puzonem w dupie niż z rogami, co? O tym mówi Pismo Święte. Miał wrośnięte różne instrumenty. Czujesz klimat? Zacznij się śmiać nad nim, a nie lamentować nad swoim losem. Bóg ci dał moc Ducha Świętego, abyś stał się Jego męczennikiem. Po prostu. Rozumiesz? Śmierć ci nie straszna. Śmierć to droga do nieba. I wtedy dopiero można żyć pełnią życia. Uwalniać swoje talenty, cieszyć się codziennością, mieć kupę szmalu i wywalone na wszystko. Powiedz, Boże, jestem męczennikiem, tak jak powiedziałeś. Wiecie, że tam tak jest napisane. Staniecie się Martynos. Martynos. A on zawsze będzie chciał błyszczeć. Rozumiesz? Tak jest. Alleluja. Ja wołam Adonai. Święty. Mój Pan. Twoja świętość jest w nas. Ja wołam El Shaddai. Twoja świętość jest w nas. Mój Pan. Ja wołam Adonai. Twoja świętość jest w nas. Luzik. Totalny. I wtedy siła rośnie. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai. I wtedy siła rośnie. Ja wołam Adonai. Alleluja. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg.
Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, Shama Ketele. Ja wołam Adonai, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, Shama Ketele. Ja wołam Adonai, someday. Ja wołam El Shaddai, ja wołam El Shaddai, ja wołam Adonai, ja wołam El Shaddai, sama kiedy jędzę, ja wołam Adonai. Adonai, Adonai, Adonai.
wierny swoim słowom. Wywyższamy Cię, wierny swoim słowom. Powiedz, że widzisz Jego wierność. Powiedz, że widzisz ją. Powiedz, widzę, Panie, Twoją wierność. Cała moja dusza widzi Twoją wierność. Nie ma we mnie ani krzty zawahania. Tak się modlę. Nie ma we mnie ani krzty niepewności co do Twoich słów. Wierzę w Twoje słowa. One mnie zmieniają. Dzięki Twoim słowom z mojego ducha jestem coraz mądrzejszy. Mam coraz więcej siły. Dostrzegam coraz więcej możliwości. Talenty, które we mnie włożyłeś, wydają potężny owoc. Umiem ich bardzo dobrze używać. Ściągam nimi ludzi do mnie. Oni widzą moje życie i podziwiają je. Jestem dla ludzi kierunkiem. Jestem dla ludzi Twoim słowem. Tak się módl. Jestem dla ludzi Twoim listem. Umiem uwalniać Twoją moc. Cała moja dusza i ciało emanują Twoją mocą. Gdziekolwiek stanie moja noga, to na tym terenie dzieją się nadnaturalne rzeczy. Zmieniam rzeczywistość. Szatan się mnie boi. Jestem dobrym przyjacielem. Jestem mędrcem. Nie mam żadnych kompleksów. Kiedy patrzę w lustro, widzę Ciebie. Widzę Twoją twarz. Widzę Twoją twarz i moją twarz. Widzę jedną twarz. Widzę w lustrze jedną twarz. Tak się módl. Już nie ja. Już nie Ty. Ale my. Halleluja. Tak się módl. Módl się tak. Mów tak. Uwalniaj te słowa. Mów prawdę. Prawdę. Zrób to samo, tylko otwórz oczy. Nie zamykajcie tych oczu. Módl się z otwartymi oczyma. Ucz się tego. Nie z zamkniętymi. To nie jest buddyzm. To nie jest zagłębianie się w swoją duszę. Jezus wznosił wzrok ku Ojcu. Ucz się tego. Halleluja! Zobacz. No widzisz? Diabeł się boi Twojego wzroku. On się boi Twojego wzroku. No właśnie. Jak zamykasz oczy, to dusza ma wrażenie, że jest spokój. A to jest tylko rozbujanie. To jest soulowe rozbujanie. Ono jest fajne. A to nie jest duch.
ruch to jest kontrola rzeczywistości. Totalna kontrola. Artur, dajesz czadu równo. Aleluja! Zaśpiewaj o wędrowcy. O czym? O wędrowcu zaśpiewaj. Jestem wędrowcem od zmierzchu do świtu. Idę do przodu i niczego się nie boję. Patrzę po prawo i patrzę po lewo. Z jednej hejterzy, a z drugiej fani. A pośrodku Aśka się jeszcze trochę martwi. Jak Aśka będzie wyglądać dalej jej życie. Ona jest w trakcie rozwodu z Kamilem. Ale za to ma się znakomicie. Bo jej duch żyje, a jej dusza płonie. A jej oczy patrzą, a jej tu są dłonie. Ja chyba rapuję, ja nie wiem dlaczego. O Boże, kochany, ratunku kolego! Ja nie mogę tak dalej, bo mi się miesza w głowie. Twój duch to prawdziwy ty. Módl się. No módl się. Taki jest duch. To nie jest dusza, to jest coś innego. Ludzie chcą kołysać sobie duszą. A duch to jest kontrola. Wielka kontrola! Jaka ładna, jak ta lineczka taka zgrabna. Wielka kontrola! Ona ładnie się Jezus uśmiecha. To Pan! La, 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 la. To Pan! La, 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 rozumiecie to? La, la. To Pan! Mateusz, chciałeś balu? Baluj! Anetę bierz do tańca, ja jej zaśpiewam. Kogo? Anecie Zubrzyckiej. Ładnie tańczy, Anetka, Mateusz ładnie tańczy. Anetka, jaka ładna, taka calineczka, taka zgrabna. Anetka, taka ładna. To jest uwielbienie, jakbyście nie wiedzieli. Taka wiotka i powabna. Anetka, jaka ładna, taka wiotka i powabna. No właśnie. Roberta dzisiaj nie ma. A Aneta się rozkręca. La 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 la. To jest uwielbienie Boga. Samoświadomość. La 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 la. Przecież wy do nieba idziecie, ludzie. Co was obchodzi ten świat cały? Co was opinia obchodzi? Daniel, jesteś najładniejszy facet w tym kościele, no. Wierzysz to? Masz hollywoodzką urodę. Jak patrzę, to już nie mogę. La, 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 la. I tak nas mogą tylko skrytykować powery. Zatańcz, Julita, zatańcz z Danielem. Zatańcz, patrz. La, 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 la. Widzisz, że do nieba idziesz? Łapać to! Co cię to obchodzi jeszcze? To jest duch! Oto prawda! Lay, 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 lay,
laj, 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 laj. Od razu cała głupota odejdzie. Coraz więcej potrzebujecie wina, żeby się rozkręcać. Cholera. Aleluja. Jasna. Kiedyś na początku potrzebowaliście kieliszka, a teraz, żeby się rozkręcić, potrzebujecie butelki. Ja nie. Jak? Ty nie. Ty jesteś ciągle pijany. Ty jesteś ciągle pijany, dokładnie. Ty nie trzeźwiejesz. Laj, 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 laj. Przypomnij sobie swój początek. Laj, 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 laj. Jak spotkałeś się z Jezusem. Laj, 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 laj. Przypomnij sobie. Laj, 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 laj. Sam początek. Laj, 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 laj. Halleluja. Laj, 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 laj. Wywyższamy Cię, Święty Duchu! Laj, 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 Święty Duchu! Laj, 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 jak ta Boże! Laj, 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 no właśnie! Laj, 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 laj. Jesteś pielgrzymem na ziemi! Żyjesz w taborze! Ole! Ole!